Opowiadałem o tym dzisiaj, w związku z tym, że muszę i tak za chwilę iść córkę kąpać, więc nie chcę zaczynać niczego nowego, ale opowiadałem, że sobie, jak się córką zajmuję rano, to sobie przeglądam różne rzeczy. Nie zawsze, bo tam większość czasu spędzam z nią, ale na Twitterze coś mi wpadnie w oko i pomyślałem sobie dzisiaj rano, że może będę screenshotował te rzeczy, które mnie zainteresowały i wam podrzucał jako ciekawostki. Więc zebrałem sobie listę rzeczy, które dzisiaj mnie zainteresowały, które sobie czytałem i tak. I to się właśnie nazywa ćwok, czyli ćwierkanie w okolicy, w nawiązaniu do Twittera. To nie tylko jest Twitter, ale też inne rzeczy, ale przeważnie Twitter, dlatego ćwierkanie i dlatego ćwok. No, więc... Zaraz, tutaj jest polityczny temat, którego nie chciałem poruszać, ale jak już wszedł, to dobra. To wspomnę o tym też. Max Kolonko. Gdyby premier Netanyahu podpisał coś takiego, w odwrotnej sytuacji Żydzi powiesiliby go w Knesecie na haku. Kaczyński, Morawiecki, Duda, upokarzaliście miliony Polaków przed światem i historią. Naród może wam wiele błędów wybaczyć, ale tego wam nie zapomnimy. Tak nam dopomoże Bóg. Max Kolonko taki jest, ale dobra. Pamiętacie, było dyskusji chyba z rok temu mnóstwo na temat tej ustawy IPN-u o tym, że jak ktoś wspomni o zbrodniach Polaków na Żydach, to będzie sądzony, nie? Ostatecznie to wszystko szlak trafił ostatnio i deklaracja Polski i Izraela brzmi tak. Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa wobec Żydów, jakiego dopuścili się Polacy podczas II wojny światowej. To jest bardzo totalne odwrócenie narracji. I o ile normalnie nie miałbym nic przeciwko takiej deklaracji, to jest troszkę cios w wizerunek taki trochę ultraprawicowy. Ale co mnie to? Właściwie tak ważniejsze jest, żeby się dogadywać, niż żeby się kłócić. Ale też tam ludzie zwracają uwagę, że tam różne sytuacje się zdarzały i że czasami zarzuty wobec Żydów są uzasadnione, nie? Ale pomyślałem sobie, że warto zwrócić uwagę na brzmienie tej deklaracji. Bo brzmi ona tak, uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa. I tu kluczem jest jakby okrucieństwo. I nawet jeżeli ktoś, bo zdarzają się tacy ludzie tam w komentarzach, nawet jeżeli zdarzają się takie sytuacje, że ktoś uważa, że nie wszyscy Żydzi byli święci, niektórzy ponieśli konsekwencje złych rzeczy, które robili, okej, to i tak, jeżeli tam kiedykolwiek zostało zastosowane okrucieństwo, to należy to potępić, nie? Że okrucieństwo jest tutaj słowem kluczem, nawet jeżeli komuś przeszkadza to, że tam taka deklaracja powstała. Więc pal licho, nie? Ale to wszystko takie, no gdzieś to przeglądałem dzisiaj i też mi wpadło w oko, nie? Nie, w zasadzie nawet nie chciałem dzisiaj tego omawiać, tak akurat się gdzieś tam zapisało, nie? Kolejna rzecz, która wpadła mi w oko, to jest Lauren S. Hisrich. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Ta babka jest odpowiedzialna za scenariusz, za produkcję Wiedźmina na Netflixie. I przeglądam się jej Twitterowi, bo ona różne ciekawe rzeczy pisze na temat Wiedźmina, na temat tego, jak powstaje projekt, pokazuje zdjęcia całej ekipy, nie? Pomijając fakt, że zgrabna babka to jest, ale to dopiero teraz zauważyłem na tym zdjęciu, ona pisze, że letnie klimaty będą tym bardziej pamiętane, kiedy Witcher będzie w centralnej Europie nagrywany. To jest ważna informacja z tego względu, że centralna Europa to najprawdopodobniej Polska. Chyba chodzi o Tatry? No mniejsze z tym. Tak czy inaczej, ja napisałem, że tak, że zimy nie są tak straszne jak bywały kiedyś. Z takim nawiązaniem trochę do gry o tron, czyli Winter isn't coming here as hard as it used to. Ale tak sobie tylko napisałem, tak gdybyście byli zainteresowani, nie? Więc jest duża szansa, że Witcher będzie nagrywany w Polsce. To jest chyba dobra informacja, nie? Raczej nikt nie będzie tam na plan wpuszczany, ale kto wie, może się uda wybrać, zajrzeć. Tego nie było wiadomo wcześniej. Chyba, więc mam wrażenie, że to się gdzieś tam wyrwało może. Ale mniejsze z tym.
Mamy pani Aleksandra Gajewska. Ja tak nie kojarzę do końca i zupełnie co innego mnie interesuje w tym twecie. Do Patryka Jakiego się odnosi, czyli kandydata PiSu na prezydenta Warszawy. I pisze tak, że znowu obiecuje pan już dokonane, ale jako przyjaciółka zwierzaki warszawiaki chcę uświadomić, że z waszej winy przez rok warszawiacy nie mogli sterylizować za darmo psów i kotów. To pisowski wojewoda unieważnił miejski program przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt, nie? No i tam różne takie ten... Ja mam strasznie duży problem mam ze sterylizacją zwierząt. Kiedyś oglądałem taki program w Dzień Dobry TVN, gdzie była pani weterynarz, bardzo rozsądnie brzmiała i mówiła mądre rzeczy na temat tego, że sterylizacja jest potrzebna, zwłaszcza wobec bezdomnych zwierząt, bo tam są problemy zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale ciągle, cały czas we mnie wzbudza to jakiś taki protest, taki... Gdzieś się czuję nie do końca komfortowo z tą myślą, że ludzie jako gatunek sterylizują inny gatunek i znaleźli sobie usprawiedliwienie dla tego. Myślę, że to jest, że jest jakaś pokręcona logika. Znaczy każdy, kto ma zwierzę, prawdopodobnie je sterylizował i nie chce nawet dyskutować, bo to jest pewnie tysiące argumentów, nie? Ale mam takie wewnętrzne poczucie, że coś jest nie tak w tym. Mimo, że zgadzałem się z panią weterynarz, mimo, że uważam, że ma rację, że to dla zdrowia i tak dalej, to i tak mam wrażenie, że stworzyliśmy świat, w którym sterylizujemy inny gatunek i uważamy, że wszystko jest w porządku, nie? Więc tak sobie pomyślałem, zupełnie niezwiązane z tematem, ale dzielę się z wami tym przemyśleniem. Kolejna rzecz. Dosyć dużo było mowy na temat crossplayu PlayStation. Jak wiecie, opowiadałem o tym wcześniej, Xbox i Switch mają tą cross-platformowość, jeżeli ktoś gra w Minecrafta, Fortnite'a czy coś tam, to może... Nie wiem, czy Fortnite akurat na Xboxie jest, ale... Minecrafta to na pewno dotyczy, że można grać na tym samym koncie na różnych platformach. PlayStation wyłamuje się z tego i to do tego stopnia, że teraz jest bardzo duży problem z Fortnite'em, że nie można grać na tych kontach na innych urządzeniach i ludzie się buntują i im się to nie podoba. I gdzieś tam było jakieś takie wydarzenie związane z PlayStation i z Sony, gdzie CEO powiedział, że rozważają sposoby na to, żeby tą cross-platformowość dopuścić i żeby ona się przytrafiła, ale to jest szerszy problem, nie dotyczy tylko i wyłącznie jednej gry, tylko całej masy różnych rzeczy z tym związanych. I wszystkie serwisy, które zajmują się grami, publikowały informacje na ten temat, że wreszcie coś się ruszyło, wreszcie coś się dzieje. Ja przeczytałem ten artykuł dokładnie i ten cały prezes w zasadzie nie powiedział nic wiążącego. Oprócz tego, że zastanawiamy się nad tym, chcielibyśmy coś zrobić, czyli żadnych deklaracji nie ma, ale no gdzieś podchwycili to, bo to jest jakby gorący temat. I Kotaku, i GameSpot, i jeszcze inne rzeczy, Eurogamer, bo to właściwie od Eurogamera, to dziennikarz Eurogamera wypytywał tego CEO. Ale też gdzieś tam w tle jest tweet takiego dziennikarza, znaczy dewelopera, który pracował dla Sony wcześniej, który napisał tak, że nie ma się co podniecać. Kwestia cross-platformowości dla PlayStation to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. To tylko pieniądze o tym decydują. Więc wszelkie deklaracje to między bajki włożyć. Jeżeli się okaże, że finansowo to jest szkodliwe, to PlayStation do tego nie dopuści. Chyba, że PR będzie jeszcze gorszy niż ewentualne straty finansowe. Więc o tym, że nie ma na PlayStation crossplaya, decyduje tylko i wyłącznie biznes, nie? Po prostu to jest finansowo nieopłacalne i bronią się rękoma i nogami przed tym. Ludziom z PlayStation nie podoba się, że ktoś może kupić grę na ich platformie i grać na innej konsoli, nie? Więc, dopóki nie będzie takiej sensownej deklaracji, to nie ma co poświęcać uwagę tego typu newsom. Dobra. Zobaczmy sobie coś dalej. To jest drugi raz trafiam na ten artykuł. Mass Effect Andromeda Dev mówi, że w zasadzie grze nie dano szansy. Moim zdaniem gdzieś tam dano trochę tej szansy. Ja pograłem, ja zresztą dobrze się bawiłem w Andromedzie, ona miała błędy. Mówił też, że ta gra trafiła trochę w niewłaściwym okresie na rynek. Gdzie no nie sprzedało się to za bardzo, ponieważ była konkurencja, były takie gry jak Horizon i w ogóle EA wybrało zły moment na wydanie tej gry. Też mi się wydaje to sensowne. Dla kontrastu Dragon Age Inquisition, który też był niespecjalnie dobrym produktem, trafił na rynek w roku 2014 i sprzedał się bardzo dobrze, ponieważ nie było konkurencji. Nie?
I Mass Effect Andromeda dostało na Metacriticu tam ocenę 72, gdyby trafiło w trochę inny okres, pewnie by dostało 77, może nawet 80, nie? Co by zmieniło zupełnie, być może sprzedaż gry. Opowiadał o błędach, że tam, ale nie skarżył się za bardzo na elektroników, a więc nie wiem, cholera. Nie opowiadał też o poprawności politycznej, czy to, co się stało z postaciami kobiecymi, było jakimś przypadkiem, celowym zabiegiem, dlaczego? Chciałbym to wiedzieć, nie? Chciałbym, żeby ktoś ze studia BioWare przysiadł i rozważył te wszystkie problemy, nie? Skąd się to wzięło? Jaka była idea? Dlaczego te postacie kobiece wyglądały trochę inaczej? Może jest jakieś uzasadnienie? Jak to wpłynęło na sprzedaż? Jak to wpłynęło na PR, nie? Czy to był dobry pomysł ostatecznie, czy zły? To jest coś, co mnie interesuje, a tego się nie omawia, a szkoda. Tak czy inaczej, Andromeda teraz jest grą jak najbardziej do pogrania. A dobra, na niebie w Fortnite pojawiło się męknięcie. Proszę nie brać tego pod uwagę, to synowi zrobiłem screenshota tego tweeta i podesłałem mu, bo mój syn jest na wakacjach. Pomyślałem, że odświeżę mu wspomnienia związane z Fortnite'em. Tak, taki jestem ojciec, okej? Może nie popieram Fortnite'a, może się z niego nabijam, może mówię, że to gra dla dzieci, ale mój syn się tym pasjonuje, więc do jakiegoś stopnia wspieram jego pasję, nie? Więc jak są jakieś newsy na temat Fortnite'a, to mu podrzucam. Kolejny problem związany z Venomem. W zasadzie to na Venoma wszyscy czekamy. Wiemy, że główną rolę będzie grał Tom Hardy. Oglądaliśmy trailery. Trailery są takie trochę zaskakujące, bo przedstawiają postać odrobinę satyrycznie. Ten Brock jest taki dziwny pod tym względem, że jest zaskoczony całą sytuacją, że próbuje walczyć z tym symbiontem w sposób dosyć nietypowy, nie? Ale pojawiło się ciekawe zagadnienie. Otóż w jaki sposób Venom, postać zaczerpnięta w zasadzie z przygód Spidermana, może funkcjonować bez Spidermana? I pomyślałem sobie, no pewnie, że może. Nie wszystkie przygody Venoma muszą dotyczyć Spidermana, ale jest jedna rzecz, o której nie pomyślałem, a która tu w tym artykule została przedstawiona. Otóż umiejętności Venoma wynikają z tego, że wcześniejszym nosicielem symbiotu był Spider-Man. To znaczy Venom ma umiejętności Spider-Mana, dlatego że wcześniej był z nim połączony. Natomiast w tej sytuacji Brock przejmuje symbiota po wizycie w laboratoriach, w których prowadzi się badania nad tymi symbiotami. Więc jakie umiejętności będzie miał ten Venom? Czy będzie miał takie umiejętności jak Spider-Man? A jeśli nie, to dlaczego? I jakie będzie miał inne, nie? Więc jest to pewna ciekawostka. Nie wydaje mi się, że... Znaczy, czekam na ten film, z przyjemnością go obejrzę, uwielbiam Toma Hardiego. Natomiast mam taką obawę, bo to Sony robi te filmy. Oni nie mają zbytniego szczęścia, jeżeli chodzi o te superbohaterskie rzeczy. Oni robili Spidermana z Tobym Maguire'em, który nie był to jakiś wybitny film. Nie był zły, jak na tamte czasy, bo to jeszcze lata 90. chyba, czy nie? Nie, już nie pamiętam, to się strasznie w czasie... Im człowiek starszy, tym szybciej czas leci, więc ciężko czasami wskazać dokładny rok produkcji danego filmu. Ale Sony nie robi rzeczy wybitnych w tym superbohaterskim klimacie. Fox robi rzeczy niezłe, bo tam robią X-Menów. No i Marvel oczywiście robi rzeczy niezłe. Nie? Dobra. I nie sądzę, żeby w filmie Sony pojawił się Spider-Man ze względu na licencję. Na czacie 2002. Być może 2002. Skończyliśmy na kolejnym newsie GameSpotu, dotyczącym giel Battle Royale, które zostaną w tym roku wydane. I muszę przyznać, że tytułów jest sporo. Nie wszystkie kojarzę, ale część z nich powinniśmy skojarzyć. Ja sobie zrobiłem następnego screenshota. Tytuły są takie. Battlefield 5, wiadoma sprawa. SOS. Nie mam zielonego pojęcia. Stand Out, VR Battle Royale. VR-owy Battle Royale, ciekawe. Ale też nie wiem, co to jest. Mavericks Proving Grounds. Mówi to coś państwu? Niespecjalnie. Islands of Nye. To pokazywałem na premierach, teraz wchodzi w Early Access. Wygląda ciekawie. Mamy też Fear the Wolves. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest.
Proxima Royal, Fractured Lands, Realm Royal, no to wiemy, Rapture Projects, Maelstrom, Europa, Egress, Survival Games Battle Royale, Darwin Project, kojarzymy, to mnie zaskoczyło, Dying Light, Bad Blood, Call of Duty Black Ops 4, wiadoma sprawa, Battle Ride Royale i H1Z1. Więc... No, więc trochę rzeczy wychodzi, jeżeli kogoś interesuje ten gatunek. Mnie akurat interesuje, mimo że nie gram za dużo, bo jeszcze nie trafiłem na coś takiego dla siebie po PUBG, ale prędzej czy później coś znajdę dla siebie, także. W ramach ciekawostek, Andrzej Sapkowski, Der letzte Wunsch. Okazuje się, że Wunsch to najpewniej jest ostatnie życzenie, prawda, Sapkowskiego? Ale wunsz w języku polskim w ramach poczucia humoru jest używany często, zwłaszcza wunsz rzeczny. Więc der letzte wunsz, ot, w ramach, nie wiem, poprawienia humoru, jeżeli ktoś ma takie potrzeby. Mhm. To jest ciekawostka. Czytałem ten artykuł, cały to Artur Kurasiński, którego z przyjemnością czytuję na Facebooku. On też bardzo dużo rzeczy publikuje. Były już próby, ale jeśli dowiozą to, co obiecują, to zmiana będzie niesamowita. Być może jest to ostatni rok, kiedy będziesz chciał kupować słuchawki. Nowa technologia pozwala na odtwarzanie dźwięku bezpośrednio do uszu użytkownika, bez użycia żadnych pośredniczących urządzeń. To znaczy, jak to działa? Dziennikarz opowiadał o tym w ten sposób, że w miejscu, z którego dźwięk jest dostarczany, znajduje się specjalny sterownik. Jakieś specjalne urządzonko, które określa naszą pozycję w przestrzeni i wysyła dźwięk dokładnie w miejscu, w którym są nasze uszy. I słyszymy go tylko my. Dziennikarz opisywał to tak, że siedział sobie na pokazie i tylko on słyszał dźwięk, który leciał z telewizora, natomiast nikt w jego otoczeniu tego nie słyszał. I myślę sobie, Boże drogi, po pierwsze fajna technologia, gdyby to miało sens. Potrafię sobie wyobrazić bojowe zastosowanie tej technologii. To znaczy... Wiecie, montujemy na broni taki sterownik i koleś, do którego określenie mierzymy w 3D, dostaje po uszach ostro. Ale wydaje mi się, że to jest taka technologia, jak ostatnio była taka afera z technologią dotyczącą diagnozowania zdrowia pacjenta na podstawie jednej kropli krwi. Nie wiem, czy żeście słyszeli, to była dosyć mocna historia w Stanach Zjednoczonych. Babka zebrała gigantyczne pieniądze inwestorów i wymyśliła metodę diagnozowania, że wystarczy pobrać jedną kroplę krwi i pełną diagnozę się robi. Okazało się, że jest to bzdura. Diagnoza sprawdzała się w 1% przypadków. Więc mam poważne wątpliwości, czy ta technologia ma sens, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Że dźwięk jest odtwarzany tylko w okolicy uszu delikwenta. Byłoby super, chyba, ale nie chce mi się wierzyć. Mimo że artykuł brzmi wiarygodnie, zresztą to Business Insider, zatem zakładam, że to jakby profesjonalny jest serwis, ale... Cholera wie. Więc dopóki nie zobaczę i nie dotknę, no to raczej ciężko mi będzie w to uwierzyć, ale przydałaby się taka technologia, nie? Kolejna ciekawostka, która może być dla Państwa nowością. Otóż Bethesda skierowała pozew przeciwko Warner Bros. Warner Bros. Robi sobie Westworld. Westworld, pierwsza część, druga. I na podstawie tego zrobili grę. Gra piekielnie przypomina Fallout Shelter. To znaczy, na górze mamy ten cały park, a pod spodem cała masa różnych pokojów, za pośrednictwem których tym parkiem zarządzamy. Gra wygląda bardzo podobnie, podejrzewam, że działa bardzo podobnie. Bethesda sugeruje wręcz, że oprogramowanie wykorzystane na potrzeby tej gry było zaczerpnięte bezpośrednio z Fallout Shelter. Nie? Warner Bros. Mówi, że ten pozew jest bezzasadny, że firma, która robiła dla nich tę grę, no wiadomo, że Warner Bros. Samo gry nie robi, ale że firma, która robiła tę grę, zaprzecza jakimkolwiek oskarżeniom tego typu.
i że to na pewno nie miało miejsca. I w zasadzie w tej deklaracji zawierają się dwie informacje. Po pierwsze, będziemy walczyć z tym pozwem, nie? Więc nie będzie żadnej ugody. Po drugie, to firma, która robiła tę grę, jest odpowiedzialna za kod. I firma gwarantuje im, że ten kod nie został skradziony. Zatem jeżeli Bethesda wygra ten pozew, to prawdopodobnie konsekwencje poniesie ta mała firma deweloperska, która robiła grę Westworld. A wydaje mi się, że przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie badając sprawy bardzo dokładnie, ten pozew jest zasadny, bo gra wygląda bardzo, bardzo podobnie, więc czas pokaże. Tak czy inaczej, o tym informuje IGN i to mnie też zainteresowało dzisiaj. Kolejna rzecz, 12 gier, które powinniście zagrać jeszcze raz. I to są gry, które zmieniły się od premiery. Ja nie wiem, czy mam listę tych gier, czy ja sobie Nie, ale pamiętam, że moją uwagę zwrócił Warframe przede wszystkim, bo zresztą tutaj jest na grafice. Ja za Warframe'a się zabierałem kilka razy. Jeden z widzów mi powiedział, że Warframe nie jest grą dla mnie, bo wymaga poświęcenia mnóstwa czasu. Ale mimo wszystko czuję się tak, kurde, może jednak powinienem spróbować, bo mam wrażenie, że to będzie taka gierka, przy której będzie można sobie spokojnie postrzelać z palca i pogadać w międzyczasie. Pośród tych gier jest m.in. Mass Effect Andromeda, także jest Ghost Recon Wildlands, jest Rainbow Six Siege, czyli gry, które się bardzo zmieniły od premiery i warto by było w nie pograć. Chyba Neverwinter też jest tam wśród tych gier. Żałuję, że nie zrobiłem screenshota, ponieważ tam nie było listy, tylko był bardzo długi artykuł i każda gra w tym artykule się gdzieś tam pojawiła. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego ćwoka. Mam nadzieję, że będę miał codziennie jakieś takie materiały do obgadania z wami, bo jak mówię, wbrew pozorom moje zainteresowania są odrobinę szersze, wychodzą czasem poza gaming, chociaż nie zawsze, bo akurat dzisiaj było dużo gamingowych rzeczy. Sporo gdzieś tam czytuję w wolnej chwili i z przyjemnością z wami to obgadam. Tata, pozdrawiam YouTube'y.